Polska będzie nadal wzmacniać pozycję w silnym NATO i w silnej Unii Europejskiej. Nasz status jest już mocny, o czym świadczy choćby fakt, że nowy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg i nowa unijna wysoka przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej Federica Mogherini za cel swoich pierwszych wizyt zagranicznych wybrali nasz kraj. Zarazem zdajemy sobie sprawę z tego, że jednostronność jest szkodliwa i czasy bezwzględnej dominacji Europy w świecie należą do przeszłości. Dlatego większy nacisk położymy na globalny, pozaeuropejski wymiar polskiej polityki zagranicznej, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej. Rozumiem, że Państwo oczekujecie ode mnie opinii na temat wystąpienia ministra spraw zagranicznych. Więc mogę powiedzieć tyle, że ocenię je pozytywnie, bo znalazły w nim odbicie najpoważniejsze problemy, przed którymi stoi Polska i polska polityka zagraniczna. Z satysfakcją odnotowuję to, że dużo miejsca zajęły aspekty związane z polityką bezpieczeństwa i obrony, zarówno w wymiarze natowskim, jak i w wymiarze relacji polsko-amerykańskich, ale również w kontekście polityki Unii Europejskiej. To jest o tyle ważne, że to współbrzmi z tym, o czym rozmawiałem godzinę temu z szefową dyplomacji europejskiej, panią Mogherini, która przygotowuje na przyszły rok, na 2015 rok, szczyt unijny poświęcony właśnie tym kwestiom. To będzie okazja zarówno do przeglądu sytuacji bezpieczeństwa w otoczeniu Unii Europejskiej, jak i w moim przekonaniu dobra okazja do postawienia kwestii uruchomienia żywszego procesu, mocniejszego procesu budowania europejskiej wspólnotowej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz do, właśnie do czego panią Mogherini bardzo serdecznie zachęcałem, do podjęcia kwestii nowelizacji europejskiej strategii bezpieczeństwa, która obowiązuje od roku 2003, a w tym czasie się wiele zmieniło w zakresie środowiska bezpieczeństwa i to powinno znaleźć odbicie w nowych zapisach z tejże strategii. To więc jest dobrze, że to jest element współbrzmiący także i w wystąpieniu ministra spraw zagranicznych. Uważam również, że warto podkreślić to, że znalazły odbicie w tym wystąpieniu, znalazły odbicie także rola i polskie zaangażowanie w budowaniu jak najsilniejszych relacji polsko-amerykańskich. To także jest zrozumienie wagi tych relacji dla bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale bezpieczeństwa całego regionu, a nawet całej Europy. Perspektywa wzmocnionej współpracy europejsko-amerykańskiej to jest to, na czym Polsce powinno zależeć. Z satysfakcją notowuję również, że sporo miejsca w wystąpieniu nowego ministra spraw zagranicznych znalazło podkreślenie wagi relacji gospodarczych. Także nie tylko w kontekście promocji Polski z powodu osiągnięć gospodarczych, co jest faktem wartym podkreślenia i wartym docenienia, ale również w kontekście zwiększonego wysiłku wszystkich organów władzy państwa polskiego na rzecz uchwycenia w porę nowych szans na wzmocnienie współpracy ekonomicznej z nowymi centrami rozwoju ekonomicznego, ale i politycznego na świecie. Chcę również podkreślić to, że jest ważne, również są ważne te elementy zrozumiałej, oczywistej, ale koniecznej również kontynuacji idącej poprzez wystąpienia kolejnych ministrów spraw zagranicznych, kolejnych premierów, także dla kwestii takich jak polityka sąsiedztwa, wsparcie, potwierdzenie zdecydowanej woli wsparcia dla Ukrainy, dla jej niepodległości, integralności terytorialnej, ale również dla procesów reformy tego kraju. Cieszę się, że znalazło potwierdzenie polskie zaangażowanie w europejską politykę partnerstwa wschodniego, jak i zrozumienie dla tego, że musimy rozumieć i także angażować się w politykę związaną z sytuacją w obszarze sąsiedztwa południowego. To, co chciałbym podkreślić, to w moim przekonaniu to, że ze stwierdzenia wagi procesów integracji europejskiej dla polskiej przyszłości
i ekonomiczny, i polityczny, a także w zakresie polityki bezpieczeństwa, w moim przekonaniu powinny płynąć takie zwiększone wysiłki, powinny wynikać zwiększone wysiłki na rzecz także z uzyskania przez państwo polskie odpowiednich standardów i odpowiednich osiągnięć, takich, abyśmy my byli w ogóle gotowi do rozmawiania z kimkolwiek o perspektywie integracji także w obszarze wspólnotowej polityki pieniężnej, waluty. Dzisiaj Polska nie jest do końca przygotowana. To jest wielkie wyzwanie, które stoi przed i obecnym rządem, i przed następnymi rządami. Jeszcze raz przypomnę, uważam, że do tego tematu trzeba wrócić po wyborach parlamentarnych w roku 2015.